Cześć wszystkim, z tej strony Ola i dzisiaj nastał wasz długo wyczekiwany czas, w którym nagrywam film na temat moich włosów i zdradzę wam po prostu sekret ich, bo to ile pytań dostawałam właśnie o nie, jak je pielęgnuję, jak je zapuściłam i w ogóle to wszystko przechodziło ludzkie pojęcie, a jak sami zaraz zobaczycie, to wszystko nie jest tak skomplikowane, także dzisiaj wam właśnie przedstawię cały sekret tego. To już bardzo niedługo zniknie z mojej głowy, także koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i kliknijcie dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o moich najnowszych filmach, jeżeli nie chcecie przegapić niedługo nowego filmu, w którym tak, tutaj na kamerze będę obcinać te włosy. A teraz zaczynamy. Nie mam tutaj żadnej rozpiski scenariusza, co wam powiem, mam tylko koszyczek, w którym zebrałam większość moich rzeczy do włosów i będę opowiadać wam na żywo, także wybaczcie, jeżeli ten film będzie taki nieogarnięty. Pierwsze, o co najczęściej pytacie, to jak długo zapuszczałam włosy. I kompletnie nie rozumiem tego pytania, ponieważ ja zawsze po prostu podcinałam końcówki, kiedy mi się one zniszczyły. Aktualnie to są najdłuższe włosy, jakie do tej pory miałam. Nie mieszczą się one w kadrze. Jeśli są z tyłu, no to praktycznie tutaj do talii. Ostatni raz włosy obcinałam rok temu, równy rok temu w ferie. Obcinałam je dotąd. Także no przez ten rok włosy mi urosły o około 30 cm, czyli tak dosyć standardowo. Aktualnie specjalnie do tego filmu zmierzam moje włosy, mają one 63 cm. A więc jeżeli chodzi o zapuszczanie, to nic absolutnie nie robiłam po to, aby je zapuścić szybciej, ale kiedyś robiłam i bardzo mi to pomagało i jest to używanie oleju rycynowego. Dostaniecie go w aptece za 2 albo 3 zł. Jest to taki gęsty olej, który ja po prostu nakładałam sobie na skórę głowy i zostawiałam na 3-4 godziny w jakiejś folii, czepku oraz ręczniku i używany tak mniej więcej 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu zaczął mi przynosić efekty po około 2 miesiącach i włosy mi rosły jak szalone. W ogóle zacznijmy od tego, że właśnie pielęgnacja moich włosów jakoś nie jest skomplikowana. Bardzo lubię pielęgnować moje włosy, bardzo się tym interesuję, ale nie jestem jakimś specjalistą. Także w tym momencie, jeżeli chodzi o takie jakieś olejowe zabiegi, to olejowanie robię raz na miesiąc, jak mi się przypomni. Kremowania włosów nigdy nie stosowałam, ale już po ścięciu mam zamiar zacząć. Natomiast coś, co lubię robić bardzo, to są takie maseczki, które wam często je pokazuję na snapie, także możecie mnie dodać, zrobione z jajka, oliwy z oliwek, jogurtu, cytryny i tak dalej. Takie naturalne maseczki najlepiej moje włosy właśnie odżywiają, wygładzają i po prostu moje włosy wtedy czują się najbardziej kochane. Jeżeli chodzi o moje włosy, to ja ogólnie urodziłam się z bardzo ciemnymi włosami. To co mam teraz, to jest mój naturalny kolor, nigdy nie farbowany. Także od zawsze taki kolor włosów miałam, mam i nie zamierzam tego zmieniać. Naturalnie mam krótkie, takie bardzo, bardzo, bardzo kręcone włosy, ale im one są dłuższe i cięższe, tym po prostu bardziej się prostują. Natomiast niestety mam włosy dosyć wymagające i są to włosy bardzo kapryśne, które wyglądają tak jak chcą, w zależności od wilgotności powietrza i pogody. Przykładowo dzisiaj mam, jest taka pogoda normalna, więc to są moje włosy dzisiaj świeżo umyte po wysuszeniu, więc są no powiedzmy prawie idealne proste. Jeżeli bym je wyprostowano, to wiadomo, byłyby takie proste druty i by były jeszcze pewnie z 2-3 cm dłuższe niż są teraz. Natomiast jeżeli moich włosów nie wysuszę, to mam po prostu takie no fale, takie sianko trochę. I to nie zależy już od pogody, natomiast są dni, kiedy na przykład pada, jest bardzo wilgotno, pogoda się zmienia, to wtedy nic na moje włosy nie działa, mam po prostu kręcone swoje takie loczki i nic na to poradzić nie mogę. Jeżeli chodzi o czesanie włosów, używam oczywiście Tangle Teaserów, to już jest mój drugi, poprzedni miałam 3 lata, najlepsze szczotki, nigdy nie zamienię na nic innego, ale o tym chyba wszyscy wiedzą, bo w tym momencie używają jej już wszyscy. Ale aktualnie przy tak długich włosach, jak i mały Tangle Teaser, często wypada z ręki, więc używam tej takiej szczotki a la Tangle Teaser, która mi przyszła razem z peruką od Everyday Weeks i sprawdza się tak samo super, ale tak to na co dzień używam tych oryginalnych, normalnych Tangle Teaserów. Tak trochę skaczę od tej stylizacji do pielęgnacji, ale ja serio nie wiem, co mam tu mówić, także lecimy dalej. Jeżeli chodzi o mycie włosów, myję włosy codziennie. Kiedyś było to dla mnie obowiązkowe, bo wiadomo, w okresie dojrzewania te włosy mi się o wiele szybciej przetłuszczały. Aktualnie moje włosy są takie znośne na 2 dni, ale i tak myję je codziennie, ponieważ po prostu wtedy wyglądają dobrze. I no najlepiej się czuję, jeżeli mam je codziennie świeże, umyte. Jeżeli chodzi o szampony, odżywki nie przywiązuję, zwłaszcza do szamponów zbyt dużej uwagi, ale pamiętajcie, że szampon dobieramy do skóry głowy,
a odżywkę do długości, czyli na przykład jeżeli macie włosy przytłuszczające się, to kupujcie szampon do włosów przytłuszczających się, a na przykład odżywkę do włosów normalnych. Dlatego ja na przykład nigdy nie kupuję takich zestawów, że te kosmetyki pachną tak samo, zwłaszcza zawsze wybieram szampon i odżywkę po prostu. Inne szampony dla mnie nie robią dużego znaczenia, zawsze mam jakieś najtańsze z Rossmana. Nie robi mi to żadnej różnicy, czy używam szamponu za 10 zł, czy szamponu za 100 zł. Żadnej różnicy mi to nie robi. Jedyne co to dla mnie, szampon musi być do włosów długich, normalnych albo przytłuszczających się, wtedy one najlepiej oczyszczają mi skórę głowy. Aktualnie używam jakiegoś tam szamponu, którego dostałam. Ale zazwyczaj używam jakichś tych Sajosów, Nivea, Gliskurów i tak dalej. Pamiętam, że niedawno właśnie miałam taki z Nivea, też wam go pokazywałam na snapie do włosów długich i on sprawdzał mi się jakoś wyjątkowo fajnie. Natomiast wiadomo, przy tak częstym myciu włosów i przy używaniu no, dość mocnych SLS-owych szamponów ta skóra głowy też się przesusza. Ja też dodam, że nie używam do włosów kosmetyków naturalnych, ponieważ u mnie to się nie sprawdza. Po prostu ona się łuszczy regularnie, tak jak i skóra na całym naszym ciele. Wówczas tak mniej więcej raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie używam takiego szamponu z apteki, co się nazywa Nizora. Jest to szampon przeciwłupieżowy i dzięki niemu potem nie mam już żadnych problemów z łuszczeniem się skóry głowy. Natomiast jeżeli chodzi o odżywkę przy tak długich włosach, ja zdecydowanie wolę jako odżywek używać masek do włosów lub po prostu używać masek jak masek zamiast odżywek, w sensie zostawiać je na troszeczkę dłużej. Natomiast tak zmieniam sobie, jedno mycie używam odżywki, drugie użycie używam maski i z odżywkami również jakoś, nie wiem, nie kupuję jakichś mega drogich, to akurat też dostałam na urodziny, ale no zazwyczaj też kupuję jakieś tam Gliskury, Sajosy i tak dalej i jakichś wybitnych nigdzie nie zauważyłam, jedyne co to... Jedyne co to po niektórych włosy są minimalnie bardziej miękkie, po niektórych bardziej szorstkie i tak naprawdę różnią się tylko zapachem, bo odżywki zawsze mam właśnie takie jakieś mocniejsze do włosów suchych. Ja włosy myję wodą letnią, ale ostatnie płukanie zawsze robię wodą zimną, żeby zamknąć pory włosów. Szampon wiadomo nakładam tylko tutaj na skalp, nie przeciągam go na długości, aby tych włosów nie przesuszać, natomiast odżywkę nakładam gdzieś tak od ucha w dół i jakby palcami razem z tą odżywką rozczesuję te włosy i tak tą odżywkę wgniatam delikatnie w te włosy, przez co ona dociera do każdego włosa i całe włosy są wygładzone. Dlatego zazwyczaj szampony kończą mi się po około miesiącu, a te takie małe odżywki 200 ml starczają mi na tydzień. Jeśli chodzi o maski, to też chyba przetestowałam już wszystkie możliwe. Tak jak wam powiedziałam, bardzo dobrze sprawdza mi się ta maska robiona w domu z jajka, jogurtu i oliwy z oliwek. Jeżeli chodzi o maski drogeryjne, to naprawdę spoko są te z Gliskura i z Pantene. Bardzo też lubiłam sobie kupować te maski z Elbiotiki Biowak, zarówno tą niebieską, srebrną, jedyna to mi się nie sprawdziła to zielona. I tak według mnie najlepsze takie ogólnodostępne maski do włosów to są te z Kalosa. Aktualnie mam taką jaśminową, kiedyś używałam też bananowej i dla mnie one pozostawione na przykład na pół godziny na włosach najlepiej je zmiękczają, dają najlepszy efekt i mają też bardzo fajny zapach i dla mnie to są najlepsze maski. No i właśnie sobie tę maskę stosuję tak co trzecie, co czwarte mycie zazwyczaj i potem oczywiście chodzę w ręczniku na głowie około pół godziny i po jego ściągnięciu delikatnie wycieram te włosy ręcznikiem, wiem, że nie powinno się ich trzeć i staram się tego nie robić, a jak już to robię, to delikatnie. I mam tutaj taką odżywkę w sprayu i ogólnie te produkty Morfoze, pokazywałam je wam chyba pół roku temu i cały czas o nie pytacie. To są produkty fryzjerskie, których nie kupicie nigdzie stacjonarnie. Ja je dostałam od firmy Morfoze, dlatego jeżeli planujecie sobie ich zakup, to musicie do nich napisać na maila albo na Facebooku, żeby wam po prostu podesłali katalog. Ja używałam tej odżywki od około pół roku i tak jak widzicie, zużyłam jej połowę. To mam tą serię mleczną, która pachnie przepięknie, tak mleczkiem, takim kokosowym, bardzo delikatnie i pachnie właśnie jak takie kosmetyki fryzjerskie i po nich ma się cały czas wrażenie, jakby się wyszło od fryzjera. Nadal te kosmetyki tak samo uwielbiam, o co też często pytacie. I tej odżywki w sprayu nie używam zawsze, używam ją tak jak mi się po prostu przypomni, bo ona ułatwia mi troszeczkę rozczesywanie. Co ważne i istotne, to jest jedyna odżywka, po której te włosy moje nie są ciężkie i takie przyklapnięte, obciążone i przetłuszczone. Ona ma w sobie jakieś olejki. Wiem, bo zawsze w miejscu przed lustrem, w którym psikam ją w pokoju, ta podłoga jest śliska. I swoją drogą nieraz się właśnie przed lustrem wywaliłam po jej użyciu. Jeżeli macie problem z rozczesywaniem włosów, to zdecydowanie polecam tą i właściwie takie odżywki w sprayu dużo więcej nie robią. Także z odżywkami w sprayu po myciu u mnie bywa różnie, ale zawsze zabezpieczam czymś końcówki. Najlepsze są produkty na bazie z silikonu, ponieważ one jakby oblepiają te końcówki i sprawiają, że są one mniej podatne na zniszczenie. Ja właśnie użyłam tutaj dwóch produktów, już kończy mi się olejek, ale zawsze jakiś taki silikonowy olejek mam.
takie produkty nie są do nawilżania włosów. One tych włosów nie nawilżają, one dają uczucie nawilżenia, dają uczucie wygładzenia, sprawiają, że te włosy się łatwiej rozczesują. Ale to jest tylko wrażenie, to jest tylko ochrona. Oprócz tego oczywiście na co dzień uważam, żeby te końcówki nigdzie w żaden zamek nie weszły, żeby nigdzie tymi włosami nie zahaczyć, bo raz, że to boli, a dwa właśnie te włosy niszczy. Także aktualnie najczęściej stosuję ten olejek słynny z mojego filmu z towarzystwa olejku do włosów, który już mi się pomału kończy. I go szczególnie nakładam tylko na same końcówki, ponieważ te włosy po prostu, jeżeli nałożycie go wyżej, będą przetłuszczone i obciążone. I tego olejku używam, kiedy moje włosy są tak... wilgotne, albo czasami też na suche, jeżeli chcę je wygładzić, różnie to bywa. Natomiast tego produktu jakoś nie lubię używać na suche włosy, wolę, jeżeli one są jeszcze chociaż trochę wilgotne i też biorę go 2-3 pompki i to jest w ogóle, nie powiedziałam, to też jest z Morfozy taki balsam i biorę go sobie tak 3-4 pompki, rozmasowuję w dłoniach i też tak, o, przejeżdżam sobie włosy i on już jest mniej silikonowy, bardziej odżywczy. I nakładam go sobie po prostu na włosy, przez co one są też bardziej takie śliskie, bardziej sypkie i po prostu lepsze, lepiej wyglądają. W sumie to chyba tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację. Teraz jeszcze szybko Wam powiem o stylizacji. Najczęściej właśnie włosy lubię mieć sobie rano, bo wtedy są najładniejsze, jeżeli je świeżo wysuszę i wtedy mam no takie prawie idealnie proste. No natomiast jednak zazwyczaj jak chodzę do szkoły, to myję te włosy wieczorem, śpię oczywiście we włosach związanych z luźnego warkocza. Nie lubię spać w rozpuszczonych, wtedy się strasznie niszczą i brzydko wyglądają po prostu rano. Jeżeli chodzi o kręcenie włosów, to mam jakąś starą lukówkę z Philipsa. Suszarkę też mam z Philipsa, jeżeli kogoś to w ogóle interesuje. I włosy kręcę od okazji do okazji, tak raz na kilka tygodni. Prostownicę mam dopiero od niedawna, nigdy wcześniej nie prostowałam włosów i używałam jej do tej pory sporadycznie, może z 3-4 razy, bo obiecałam sobie, że na razie tych włosów dodatkowo palić nie będę. I będę jej sobie już częściej używać, jak te włosy zetnę. Natomiast jeżeli już jej używam, to ona ma tą technologię Moisture Protect. Ustawiam też na najniższą temperaturę, czyli jest 150 stopni i wtedy jakoś nie, po tych kilku użyciach nie zauważyłam, żeby moje włosy były w gorszej kondycji i no... I takich produktów z ciepłem najlepiej używać jak najrzadziej. Czego ja oczywiście też się trzymam i jeżeli już używam, to używam też sprayu ochronnego. Nie wiem, czy on coś daje, ale używam i jakoś włosy mi się szczególnie przez ciepło tego typu produktów do stylizacji nie niszczą. Ja mam akurat, już mi się kończy taki ze Schwarzkopa. A propos Schwarzkopa, dostałam jakiś czas temu od nich paczkę. Tutaj też dostałam taki puder ten na objętość słynny, ale jeszcze go nie używałam. I lakier do włosów. I właśnie jeżeli chodzi o lakier do włosów, nie cierpię używać, jeżeli kręcę i prostuję włosy. Nigdy nie używam lakieru, nienawidzę tego uczucia, jak te włosy są utrwalone. Nawet jeżeli dany produkt nie skleje tych włosów, nie cierpię tego uczucia. Ale mam taki lakier, w razie czego ładnie pachnie. Ale no ja po prostu nie lubię lakierów do włosów i nie lubię produktów ich utrwalających i sprawiających, że włosy są bardziej szorstkie. Ja wiem, jak te włosy są takie mięciutkie, sypkie. A są mięciutkie i sypkie, jak są zdrowe i zadbane. Dlatego właśnie ja nie przepadam za stylizacją włosów, nienawidzę suchych szamponów. Wiem, że to nie jest stylizacja włosów, ale tutaj je zaliczam, bo są to produkty, które nadają objętości włosów i jednak trochę tą teksturę włosa zmieniają i nie cierpię ich używać. Niby suchego szamponu się używa tu, bo po pierwsze nie lubię ich, bo nawet te przeznaczone dla brunetek zostawiają ten biały talk i ciężko jest mi to wyczesywać. Potem mam szopę, w ogóle niby go nakładam tylko tu, a włosy mam jakieś takie całe szorstkie, przesuszone. Używam czasami, bo jestem leniwa i nie chcę mi się czasami codziennie myć włosów i czasami używam tych suchych szamponów i te włosy związuję albo i zostaje rozpuszczone, ale nie lubię tego efektu. Wyglądają te włosy nieco lepiej, ale to nie są włosy tak jak umyte normalnym szamponem i po prostu ja suchych szamponów nie lubię i używam czasami na siłę, jeżeli jestem leniwa i nie chcę mi się wstać rano, żeby umyć włosów. A muszę iść do szkoły. I już ostatnia rzecz to pianki do włosów. Tutaj również mam jedną z Morfozy i drugą z Got To Be ze Schwarzkopa, którą też od nich dostałam. Tej jeszcze w ogóle nawet nie używałam, bo najpierw używam tej i jeżeli zostawiam moje włosy naturalne, czyli nie suszę ich, nie prostuję, nie kręcę, nic z nimi nie robię, zostawiam je same do wyschnięcia i potem mam falowane, kręcone, to wtedy sobie czasami używam troszeczkę pianki, żeby podkreślić ich naturalną tą fakturę i skręt. Okej, także to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że okazał się Wam przydatny i mam nadzieję, że cieszycie się, że zdradziłam w końcu sekret moich włosów, a nie było tutaj tak naprawdę nic takiego skomplikowanego, także to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie i pa pa! Pa!